Mamy dwa typy komór. Jest komora wieloosobowa i monoplace, czyli jednoosobowa. System sprężania pacjentów, tu za nami jest komora troszkę historyczna, gdzie pacjenci w jednoosobowej komorze byli sprężani w czystym tlenie. Dzisiaj już ta technologia ze względu bezpieczeństwa jest jakby mniej używana, dlatego stosujemy i preferujemy sprężanie w powietrzu, natomiast podajemy czysty tlen do oddychania pod tym samym ciśnieniem. Tlen hyperbaryczny, dlaczego my z niego korzystamy? Bo jest bardzo istotny moment, że wykorzystujemy prawa fizyki i głównie prawo Henry'ego, które mówi, że jeżeli my ściśniemy ciecz i gaz w danej objętości, to w tej cieczy rozpuszcza się o wiele więcej tego gazu. I tutaj jak stosujemy te 1,5 atmosfery absolutnej, to mamy około 22% więcej tego tlenu w surowicy krwi. Leczenie w komorze hiperbarycznej to jest leczenie w atmosferze w otoczeniu 1,5 atmosfery większym niż otaczające nas powietrze. Jest to porównywalne tak jak przy nurkowaniu na 15 metrów. Pacjenci oddychają wtedy czystym, 100% tlenem i to leczenie ma za zadanie ułatwić im gojenie, poprawić ukrwienie w tych uszkodzonych narządach. Takie zabiegi z reguły wykonywane są raz na dobę i trwają 60 minut. Jest to niewątpliwie niezliczona ilość czynności, szczególnie czynności właśnie pielęgniarskich, począwszy od codziennej albo kilkudniowej, nawet kilka razy na dzień zmieniamy opatrunki u takich pacjentów, do skrupulatnego wykonywania zleceń pielęgniarskich. Ale taka najistotniejsza rzecz, no to też na pewno jest taka obserwacja, która jest tutaj istotna, dlatego że choroba oparzeniowa jest to choroba, która no potrafi nas zaskakiwać wieloma powikłaniami z różnych stron organizmu i tutaj jakby rolą personelu medycznego, każdego, kto podchodzi do pacjenta, jest właśnie no, wychwytywanie takich symptomów, ewentualnego pogorszenia się stanu pacjenta i szybka reakcja, dlatego że no, my staramy się o każdego pacjenta walczyć do końca. Historia nam pokazuje, nie tylko z takich wypadków, ale w ogóle historia leczenia pacjentów oparzonych, pokazuje, że o każdego należy walczyć do końca, dlatego że często takie tak zwane książkowe, beznadziejne przypadki, no my możemy sobie przypisać sukces i jest to dla nas sukces, ten pacjent wychodzi, dlatego tak jak mówię, do końca się nie poddajemy. Tutaj ma znaczenie i skala, i głębokość oparzeń. W momencie, kiedy są bardzo duże powierzchnie oparzenia, to ilość skóry, którą możemy pobrać od pacjenta do wykonania przeszczepów skóry własnej jest znacznie ograniczona i również pozostawia później blizny. Dlatego pobierany jest niewielki fragment skóry porównywalny do znaczka pocztowego, no może troszkę większy. Specjalnymi metodami są z nich wyodrębniane określone komórki, czyli głównie są to keratynocyty i fibroblasty. I specjalne procesy w naszym banku tkanek pozwalają na to, że zwiększamy, namnażamy ilość tych komórek, tak żeby wspomóc później gojenie ran oparzeniowych albo leczyć, goić te rany oparzeniowe tylko przy ich pomocy. Natomiast sama ta hodowla, cały ten proces trwa przynajmniej 2 tygodnie, a czasami nawet więcej. To wszystko zależy od tego, ile tych komórek potrzebujemy uzyskać. Zastosowanie tych metod u pacjentów z dużymi powierzchniami oparzeń, z głębokimi oparzeniami, no daje im szanse na to, że szybciej wrócą do zdrowia, szybciej zamkniemy rany oparzeniowe i z mniejszym defektem kosmetycznym w przyszłości dla tych pacjentów, a czasami jest to ich jedyna szansa na to, żeby przeżyć.